Zadanie. Pirat Marco z 6 statków zrabował średnio 6,5 skrzyń złota. Ile skrzyń powinien zrabować z kolejnego 7 statku, aby średnia zrabowanych skrzyń wynosiła 7? W naszym zadaniu przez x oznaczmy ilość skrzyń zrabowanych z 7 statku. I aby ta średnia wynosiła 7, no to musimy sobie przypomnieć, jak wylicza się średnią. Jest to suma wszystkich wartości podzielona przez ich ilość. To jak obliczyć sumę wszystkich wartości? Na początku wiemy, że skoro mamy 6 statków, a z każdego średnio zrabowano 6,5 skrzyni złota, no to 6 razy 6,5 wychodzi nam 39 skrzyń z tych początkowych 6 statków. No ale jeżeli do tych 39 skrzyń dodamy x, czyli te skrzynie zrabowane z 7 statku, napiszmy dodać x i podzielimy przez ilość, czyli przez 7 statków, no to chcemy, żeby ta średnia wynosiła 7, tak jak jest napisane w zadaniu. No i pomnóżmy to równanie przez 7, przez mianownik. Ta 7 się redukuje, zostaje sam licznik. 39 dodać x, a tutaj 7 razy 7, 49. X z lewej strony przepisujemy, 49 minus 39. 39 zmienia stronę, zmienia znak. No i tutaj wychodzi nam 10, to jest już odpowiedź do zadania. Ale chciałbym Ci przedstawić inny jeszcze tok myślenia. Jeżeli sobie wymnożysz 6 razy 6,5 równa się 39, czyli to, co mieliśmy w przykładzie pierwszym, jest to suma tych skrzyń z 6 statków. Ale przecież ta średnia później wzrośnie nam do 7, czyli będzie 7 statków po 7 skrzyń, prawda? Jeżeli mamy później średnią 7 z 7 statków, to znaczy, że tak jakbyśmy mieli 7 statków po 7 skrzyń, czyli 49 skrzyń za drugim razem, gdy już ta ilość wzrośnie do 7 statków. No jeżeli teraz od sumy skrzyń z 7 statków odejmiemy sumę skrzyń z 6 statków, no to ta różnica to jest ilość skrzyń w tym ostatnim 7 statku. Napiszmy w końcu odpowiedź. Aby średnia zrabowanych skrzyń wynosiła 7, z 7 statku musiałby zrabować 10 skrzyń.